Dobra, co tu mamy? Ballistics Mag Fireway. O, to może być ciekawa nazwa, lecimy z koksem. Nazwa mnie zaintrygowała. Okej, dobra, już wiem, co to był za poziom. Jezus Maria, jak ja nienawidzę tych, kurde, pierdzielców. O, właśnie tych. Tych, kurde, szybciorów z Bentena, dosłownie. No, sami widzicie, jak to się właśnie kończy. Oni mają takiego speeda, że ciężko jest po prostu ogarnąć, kiedy oni... No, sami wiecie, co robią, kiedy oni przyspeedrunują. No to ciężko jest po prostu ogarnąć. Na szczęście on już nas nie dorwie, bo jesteśmy daleko od niego. Tak więc papa, ziomku. Po ziomku. Elo, elo, 3-2-0. Dobra, jesteśmy teraz... O kurczę ty. Teraz zaczynamy trochę od końca. Bo to zawsze była końcówka każdego poziomu, a teraz tak trochę od końca zaczynamy. Ciekawe, ciekawe. Tak, za dzieciaka również ich nie lubiłem. Myślę, że to nie była dla nikogo tajemnica, skoro mówię, że ich tutaj bardzo nie lubię, to raczej z jakiegoś powodu to jest. Dlaczego ich nie lubię, tych szybciorów, tych sprinterów. Ale to musimy mieć klucz, więc teoretycznie i praktycznie się tutaj nie dostaniemy już, ponieważ nie mamy klucza. Więc aby mieć klucz, to musimy pójść najpierw do tej sekcji. Ale dla odczepnego sprawdzę, czy czasem nie ma możliwości dostania się na górę tych siatek, ale z tego co widzę nie ma możliwości, tak więc... No niestety musimy to przeżyć. Jakkolwiek to złe nie jest, ale przynajmniej mamy kolorowy klejnocik, więc... Tu już mamy jakby sekwencję zaliczoną. I lecimy do przodu. Znowu ci speedrunnerzy, kurde, co oni chcą tutaj? Speedrunnerzy, sprinterzy, whatever. Jeden pies. Ale jak on się szybko męczy w ogóle. To jest też, kurde, ewenement na skalę światową. Dobra. Łatwo poszło, teraz szybko dostać się do tej klatki. Zawsze mogę zrobić inaczej, że dostać się właśnie tam. I tak też chyba uczynię, wiecie? No, tak właśnie chciałem zrobić. Oj! To jest nieprofesjonalne trafienie w platformę. 35, kurczę, teraz trzeba nadrabiać życia. Ale to i tak mamy ponad 30 żyć, więc można by powiedzieć, że takim oficjalnym rekordem jest teraz 38. Tak więc nie mogę narzekać, że tak powiem. Okej, idziemy dalej. Okej, fajna muzyka się tu włączyła. Oj, ja tej sekcji bardzo też nie lubiłem za dzieciaka, bo ona kojarzyła mi się właśnie z taką udręką, dlatego że tutaj trzeba było, wiecie, unikać tych wszystkich Dantini nietoperzy i trzeba było ich co jakiś czas atakować. To było naprawdę, kurczę, momentami to przegięcie pały w tym poziomie, ale no, myślę, że jest ten poziom do zrobienia i jest on wykonalny do ukończenia, tak więc no... Skoro jest on wykonalny do przejścia, no to raczej nie powinien być tutaj żaden problem. Żaden problem. Mogą być minimalne problemy, ale tak wiecie, żeby się od razu poddawać, to wątpię. Tak szczerze. Ale bardzo szanuję, mówię, grafikę w świecie numer 4. Ona tu już kompletnie powala. Mi się wydaje, że wszystkie światy jak dotąd. W sensie nie mówię, że pozostałe światy są brzydkie czy coś, ale po prostu wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że czwarty świat, mimo co, bardzo ładnie też wygląda. Bardzo ładnie się prezentuje. Czwarty gobosik, czyli jeszcze dwa gobosiki i mamy cały poziom zrobiony na 100%. Ale znowu oni.
O, piąty gobosik, bardzo fajnie. No i będziemy mieli 100%. To jest pewne już. Dobra. Poza tym sprinterem to jeszcze trzeba uważać na... No właśnie, kurde. No właśnie. Trzeba było uważać, bo już nie muszę uważać, bo straciłem klejnoty. I oni muszą być również w rundzie bonusowej, no to jest chyba jakiś żart. Niesmaczny zresztą żart. Okej. Tak. Zium. Oj, nie doskoczyłem. Fuck. Straciłem życie w rundzie bonusowej. To się nie dzieje naprawdę. Jezus Maria, ale wstyd. 34 życia, no. Kurczę, tak fajnie szło. Bez kitu. Dobra, to już w ogóle bez komentarza zostawiam. No to będzie wstyd i hańba, jak ja cokolwiek jeszcze powiem. O, mogłem kurde poczekać, mogę być bardziej cierpliwy, a nie na totalnym speedrunie lecieć i kurde dziwić się, że potem tracę życia. Ja pierdziule. W ogóle zapiszmy sobie, ile mamy stanu gry, jestem procent. Ile procent mamy stanu gry, a nie jestem procent, kurde, co ja gadam najlepszego. 79, o! Ładnie, ładnie. Lecimy sobie z koksem z piątym poziomem. Zostały nam tak, piąty poziom, szósty boss oraz specjalny poziom, jak wszystko dobrze pójdzie. I wtedy mamy cały czwarty świat zaliczony. I teoretycznie, gdybyśmy robili tylko fabułę, to byśmy tutaj fabułę skończyli. Czyli mielibyśmy już koniec serii oficjalnie. Ale jako, że ja jestem ten dobry, fajny Michał, no to robimy 100%, więc świat piąty również będzie na nas czekał. Którego nie zrobiłem w oficjalnym let's playu, tak swoją drogą, więc let's go! Dobra, poziom tutaj na razie się fajnie zaczyna, bo nie mamy tych speedrunnerów zasranych. O kurde. Ej, powiem wam szczerze, ja się tego nie spodziewałem. W sensie, ja pamiętam, że coś takiego miało miejsce, ale nie sądziłem, że to już tutaj będzie miało miejsce. Ja pierdzielę. O Boże. Jezu, ten świat to naprawdę jest jakiś straszny, bo on powoduje u mnie wewnętrzny zawał serca, nie? Ja pierdzielę, co to miało być? Przepraszam bardzo. O kurde. Tak, możecie się domyślić, że za dzieciaka, kurczę, za cholerę nie lubiłem jakby poprzedniej sekwencji właśnie z tego powodu, że powodowało u mnie wieczny strach. Wieczny? Bym mógł nawet powiedzieć odwieczny strach. Tak szczerze, jakbym już był bardziej taki precyzyjny. Tam nic na dole nie ma. Szkoda, myślałem, że będzie jakaś platforma do jakiejś rundy bonusowej, bo by się teraz tutaj dużo żyć przydało, żeby sobie nadrobić. Śmiesznie krok w ogóle skacze, jak ten, jak te platformy na dół opadają. Ale szybko jest, łatwo można ich ten zrzucić. Myślałem, że to będzie, wiesz, większe takie trochę za przeproszeniem jebanie się z nimi. Hangard. Ja. Hangard. Ja. Śmieszne, śmieszne, powiem szczerze. Wow.
Ja jestem. Nic, nic, nic. Mam jednego gobosa i ten. Dwa. Kurde, mam nadzieję, że nic nie pominąłem tam u góry, bo trochę lipa by była. Mam taką szczerą nadzieję. Kurde. Piekielny Dantini. Przeklęty, kurde, bym chciał bardziej powiedzieć. Nie piekielny, a przeklęty. Piekielny to może być S-line, kurde. Pozdrawiam cię, Sylwek, serdecznie, jeżeli to oglądasz. Dobra, mamy drugiego gobosika. Bardzo mi się to nie podoba, bo kurde, cały czas mi się wydaje, że mam za mało ich. Że gdzieś coś pominąłem. Bardzo bym tego nie chciał. Kurczę, mam nadzieję, że nie, proszę. Niech gobosiki pojawią się teraz w tej sekwencji. Nawet dwa mogą się pojawić, ja nie pogardzę. Tam jakaś skrzynka jest. Wow. O Jezus. Nie. Nie. Tego też za dzieciaka nie lubiłem. Ten czwarty świat w większości był, kurde, nielubiany przeze mnie. Lubiany przez względu na grafikę na pewno i soundtrack, ale... przez sam poziom w sobie to nie. Oj, nie, 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 nie. Trzeci gobosik. Właśnie powiem wam szczerze, co do kwestii gobosów, ja też tutaj z Maćkiem miałem fajną dyskusję na ten temat, że powiem szczerze, w moim odczuciu, jak ja to widzę, bez sensu jest dla mnie wracanie się do poziomu i wszystkich tych gobosów na nowo ratowanie, bo tak szczerze, no mogliby zostawić już to zapisywanie gobosów, wiecie, o co chodzi, że tyle, ile udało ci się zebrać, to po prostu wracasz do poziomu i szukasz tam skrzynki, która została ci, nie? Nawet trochę to jest przesada już. Nie ma opcji, że będziemy mieli 100%. Coś zgubiłem i to było w tamtej, jak Boga kocham, w tamtej sekwencji to było. Naprawdę, coś mi się wydaje, że tam właśnie daliśmy dupy, a przynajmniej ja dałem dupy z Krokiem. Dobra, Kroka nie będę w to mieszał. Ja dałem dupy. No, będziemy mieli 5, a nie 6. Masakra. Myślałem, że będzie fajnie, kurde, będziemy mieli 6 od razu, a tu dupa. O, widzę, że teraz będziemy się bawili właśnie w znikające platformy. Myślałem, że będzie kurde 6, a się okazuje, że 5 będzie kurde. Wiedziałem, że coś kurde jest nie tak, bo za szybko kurde... coś za szybko poszło. Tam definitywnie musiałem coś pominąć. W tamtej sekwencji. Wkurza mnie to trochę, bo chciałem, żeby to był taki fajny run, że się uda nam zrobić fajne 100%. Od razu bez żadnego kombinowania, ale no niestety. Bez backtrackingu to się nie obejdzie, coś czuję. I nie myliłem się, kurde.
No trzeba było się skupić. Ja pierdzielę, no kurde, to jest jakiś żart. To znaczy, że wiecie, to wiecie co to znaczy, że ja jeszcze raz będę przechodził ten poziom. Bo nie ma takiej opcji, że ja ruszę na szósty poziom. Nie, trzeba piąty jeszcze raz zrobić, tak? Więc dla was to będzie jedno cięcie, dla mnie to jeszcze raz skonfrontowanie się z tym poziomem. Ja pierdzielę. Za dobrze było, za dobrze szło. O, tak to powiem. No oczywiście, że tutaj u góry są skrzynki. Tam na 100% był jeden z gobosów, mówię wam. Zaraz zobaczycie nawet. Dobra, to będzie w następnej. Proszę bardzo, to był szósty gobos. Ja pierdzielę. Teraz byśmy czwarty ten. Poziom 4-6 zaczynali. Ale dobra, trudno się mówi. Dobra, mamy to. 6 gobosików. Kolejny poziom zrobiony na 100%. Tym razem trzeba było tutaj zrobić backtracking. I teraz będziemy mogli ruszyć na poziom 4-6. Ostatni poziom platformowy, jeżeli chodzi o czwarty świat. Nie licząc poziomu specjalnego, który będzie na nas czekał. Lecimy.